Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. 12 nauczycieli z dębickich szkół i przedszkoli podczas tegorocznych wakacji otrzymało tytuł nauczyciela mianowanego. Egzaminy przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Dębicy. Zanim pedagodzy przystąpili do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, musieli odbyć 3-letni staż zawodowy, przygotować sprawozdanie, uzyskać ocenę pracy od dyrektora szkoły. Jednym z pedagogów, którzy przystąpili do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, była Martyna Świętoń-Niziołek, nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Dębicy. Do egzaminu przygotowywałam się przez analizowanie wszystkich dokumentów szkolnych, pozaszkolnych, karty nauczyciela, rozporządzeń, statutu szkoły, ale także w trakcie swojej codziennej pracy z dziećmi. Doskonaliłam swój warsztat pracy, systematycznie wzbogacałam swoją wiedzę, czytałam wiele ciekawych publikacji, również podjęłam studia podyplomowe, brałam udział w wielu szkoleniach, warsztatach szkolnych, jak i pozaszkolnych. Martyna Świętoń-Niziołek podkreślała, że bardzo lubi swoją pracę, bo zawód nauczyciela daje jej bardzo dużo radości i satysfakcji. Praca daje mi wiele satysfakcji. Bardzo cieszą mnie małe i te większe sukcesy moich wychowanków. Staram się zawsze podnosić sobie jak najwyżej poprzeczkę, aby osiągać jeszcze lepsze wyniki i aby moi wychowankowie, moi uczniowie również byli zadowoleni z proponowanych przeze mnie form i metod pracy. Egzamin odbywał się przed komisją powołaną przez burmistrza miasta. W skład tej komisji weszło 2 ekspertów uczących tego samego przedmiotu, przedstawiciel kuratorium oświaty, dyrektor placówki, przedstawiciel organu prowadzącego. Egzamin dla zdających go nauczycieli był dużym stresem, choć wszyscy zdali go pomyślnie. Poziom jest bardzo wysoki, zresztą podkreślam to przy każdej rozmowie dotyczącej awansu, że nasi nauczyciele przygotowują się bardzo dobrze do tego wydarzenia i na 3 osoby, które już zdały dzisiaj egzamin, 2 otrzymały maksymalną liczbę punktów. Z uzyskaniem awansu zawodowego wiąże się podwyżka. Od 1 września nauczyciele będą zarabiać o 300 zł więcej. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu podniesiona została m.in. kwestia powrotu 1 września do szkół uczniów i przygotowania do tego powrotu dębickich placówek oświatowych znajdujących się pod pieczą powiatu. Zastanawiamy się nad tym, czy po prostu będziemy też ewentualnie w jakiś sposób wspomagać szkoły w tym, żeby mierzyć temperaturę uczniom przy wejściu do szkoły. No, musimy się zabezpieczyć przed tym, żeby absolutnie nie doszło do jakiegoś ogniska w żadnej z naszych szkół, ale no, ja bym jednak absolutnie nie chciał, żeby to była nauka zdalna, ponieważ no, to nie jest dobry sposób nauczania. Z województwa dostarczona została duża ilość środków dezynfekujących, masek, rękawiczek, przyłbic i tych wszystkich rzeczy, które są niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania młodzieży w szkołach. Od września podstawowym modelem pracy w szkołach mają być zajęcia stacjonarne. Będzie też możliwy model mieszany. Dyrektor szkoły po pozytywnej opinii z sanepidu będzie mógł podjąć decyzję, że część młodzieży lub klas będzie uczęszczać do szkoły w tradycyjnej formie, a część będzie uczyła się na odległość. Przy większym zagrożeniu epidemiologicznym możliwe będzie nawet przejście całej szkoły na edukację zdalną. Trwają prace związane z renowacją 9 mogił znajdujących się na cmentarzu wojskowym w Dębicy. Zastępca burmistrza miasta Maciej Małozięć zaznacza, że miesiąc sierpień jest miesiącem szczególnym. Minęła kolejna rocznica rozpoczęcia Powstania Warszawskiego i 100. rocznica zwycięstwa Polaków w bitwie polsko-bolszewickiej.
Na naszym cmentarzu wojskowym także są groby bohaterów, uczestników wojny roku 1920, jak chociażby dowódcy 9 Pułku Ułanów, pułkownika Józefa Dunin-Borkowskiego, który z tymi naszymi dębickimi ułanami wyruszył właśnie na wojnę polsko-bolszewicką. Jest to kolejny etap renowacji cmentarza wojskowego w Dębicy, który zrealizowany jest dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym przez miasto. Staramy się o środki, aby odnowić ogrodzenie. Widzimy zły stan ogrodzenia, szukamy środków zewnętrznych, które pozwolą na całkowite odrestaurowanie, odnowienie tego ogrodzenia i będziemy chcieli również pod nadzorem konserwatora zabytków to ogrodzenie finalnie zmienić. Miasto Dębica nieustannie podejmuje działania, aby pamięć o poległych była godnie czczona, a miejsca spoczynku zadbane i zachowane w jak najlepszym stanie. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.